Zaraz wychodzi Blender 4.1, a już pojawiają się nowe opcje związane z Blenderem 4.2. Jedną z takich opcji jest Extensions Platform, czyli taka specjalna strona, z której możesz pobierać darmowe dodatki i motywy, a nawet wrzucać tam własne, jeżeli takie tworzysz. Więc jest to taki sklep wszystkiego do Blendera, z tym, że każdy element w tym sklepie jest całkowicie darmowy. No to po kolei. Żeby to w ogóle u Ciebie działało, musisz mieć Blendera w wersji 4.2. Możesz go pobrać z blenderowej strony w sekcji Experimental. No chyba, że oglądasz ten film w przyszłości i Blender 4.2 już wyszedł. Wtedy będzie to po prostu na stronie głównej. Ale na tym wprowadzenie się nie kończy, bo po odpaleniu Blendera musimy jeszcze włączyć jedną opcję. Żeby to zrobić, wejdź w menu Edit, Preferences i zaznacz opcję Developer Extras. Dzięki temu pojawi się nowy guzik na samym dole o nazwie Experimental. Kliknij w niego. Tutaj masz wszystkie rzeczy, które są w fazie testów. Możesz je poprzeglądać, ale nas teraz interesuje Extensions. Zaznacz to i zauważ, że opcja Add-ons zmieniła nazwę na Extensions. To znaczy, że wszystko działa i możemy zaczynać zabawę z nowymi dodatkami do Blendera. W tej zakładce znajdziesz wszystkie dostępne dodatki. Jeżeli wszystkie opcje Install są u Ciebie szare, to wejdź w strzałkę u góry i kliknij Check for Updates. Wtedy powinna wyskoczyć możliwość instalacji dodatków. Zwyczajnie klikasz Install i już. Wszystko powinno śmigać, tylko jest jeden problem. Pobraliśmy coś, ale nie za bardzo wiemy, co to było i co w ogóle mamy z tym zrobić. Właśnie dlatego powstała cała strona internetowa ze wszystkimi dostępnymi dodatkami. Odpal przeglądarkę i wejdź na extensions.blender.org. Tutaj znajdziesz dokładnie te same addony, co w tym okienku w Blenderze. Z tym, że tutaj masz dużo więcej informacji i nawet obrazki pokazujące, czego możesz się spodziewać. U góry są dodatki zmieniające działanie Blendera, a na dole motywy zmieniające jego wygląd. Kliknijmy sobie na przykład na Midnight Blue. Dostajesz tu sporą ilość informacji o aktualnej wersji, rozmiarze czy kompatybilności. Są nawet oceny wrzucane przez użytkowników stronki. No dobra, wybraliśmy ten motyw, więc teraz jak go pobrać? Oczywiście możemy wrócić do Blendera i w tym oknie wyszukać Midnight Blue, ale jest na to lepszy sposób. Ustaw sobie Blendera na połowie ekranu, a drugą połowę zapełnij oknem przeglądarki. Teraz patrz na to. Klikam Get Theme, łapię to lewym przyciskiem myszy i przeciągam do Blendera. Kliknij OK i zainstalowane. Gdy teraz wejdziesz w motywy, to powinieneś zobaczyć nasz Midnight Blue. Po wybraniu oczywiście cały Blender dostanie ten motyw, więc możesz sobie szaleć i dopasowywać program pod siebie. Dokładnie tak samo możesz instalować addony dodające różne funkcje do Blendera. No i w dalszym ciągu wszystko jest za darmo. Więc tak jak widzisz, mega prosta sprawa i całkiem spore ułatwienie w porównaniu do poprzedniego systemu dodatków. Weź tylko pod uwagę, że w momencie nagrywania tego filmu platforma ta jest w wersji testowej i pewnie się jeszcze pozmienia, a niektóre dodatki wylecą. Jednak samo założenie powinno zostać takie samo. Przeglądając te addony, możesz dojść do wniosku, że jest ich strasznie mało. No i w sumie masz rację, bo ta strona dopiero wystartowała. Jak chcesz więcej, to wejdź w opcję Approval Queue. Znajdziesz tu wszystkie nowo dodane addony czekające na zatwierdzenie. Możesz je przeglądać tak jak wszystkie inne dodatki, a także pobierać. Tylko pamiętaj, że one jeszcze nie zostały zatwierdzone, więc mogą być z nimi różne problemy. A jak tworzysz własne dodatki albo motywy, to również możesz je tu wrzucić. U góry masz opcję Upload Extension i w tym miejscu dzieje się cały ten proces. Czytasz wymagania u góry i wrzucasz plik poniżej. Wtedy leci on do zatwierdzenia i za jakiś czas pojawi się na tej stronce i każdy będzie mógł to przetestować. Mega fajna sprawa. A jakbyś się pogubił, to w zakładce About masz instrukcję tłumaczącą, jak to wszystko działa. Ale myślę, że ten film pomógł Ci na tyle, że nie będziesz musiał korzystać z tej stronki. Pamiętaj, na razie to jest w fazie testów, więc mogą zdarzyć się jakieś błędy. Ale plan jest taki, żeby do premiery Blendera 4.2 wszystko pięknie działało. No to co, będziesz korzystał z tej nowej platformy?